W 44 rozdziale Księgi Izajasza Bóg prezentuje nam pewien obrazek i w zasadzie mówi nam, co w nim jest nie tak. Pozwólcie, że wam to opowiem. No więc Bóg mówi, w porządku, załóżmy, że jakiś człowiek idzie do lasu. Ścina drzewo i przynosi do domu. Przecina je na pół i na drewnie z jednej połowy gotuje sobie obiad. Z drugiej wycina bożka i kłania się mu, mówiąc, ratuj mnie. Co w tym obrazku jest nie tak? A wtedy Bóg mówi, nie rozumieją i nie pojmują, bo zaślepione są ich oczy i nie widzą. Ich sercom brakuje rozsądku. Nie zastanowią się w swoim sercu, brak im poznania i zrozumienia, by stwierdzić, części użyłem do rozpalenia ognia, na jego żarze wypiekłem chleb i upiekłem mięso, a potem się najadłem. Czy powinienem zreszty robić ochudnego bożka? Czy mam oddawać część klocowi drewna? A potem mówi, Karmi się popiołem, zwiodło go zbłąkane serce. Nie potrafi ocalić swojego życia i nie umie przyznać. Fałszem jest to, co trzymam w prawej ręce. Czym jest? Fałszem. Fałsz. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, co Bóg tu uczynił, do czego przyrównał Bożka do fałszu? Do fałszu. Dokładnie. Czy nasza kultura jest pełna kłamstw? Owszem. Zrozumieliście to? Zwiodło go zbłąkane serce. Co wam to przypomina? Zwiedzenie. Kosmiczną bitwę. Zwiedzenie. Oddaje mu cześć i składa mu hołdy. Modli się do niego i mówi: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Jakież to głupie. Kiedy Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian pisze o powszechnym ucisku i przeszkodach w głoszeniu Bożego Objawienia, podaje nam powody. Mówi, że zastąpiliśmy Bożą Prawdę kłamstwem, aby służyć stworzeniu zamiast stwórcy. Na tym polegała zamiana. Zamieniliśmy majestat Boga na kawałek bambusa. Albo słup totemiczny, albo jaszczurkę. Przecież to głupie. Zupełnie głupie. I to właśnie Bóg ma na myśli w tym fragmencie. Pomyślcie. Bez sensu. Składa hołdy kawałkowi drewna, wołając ratuj mnie. Nie uważacie, że kłamstwa mają siłę? Mają. I to wielką. Są wystarczająco silne, byśmy robili szalone rzeczy. To może. Zapytajmy, czym jest szaleństwo? Bycie wariatem. Czym jest szaleństwo? To brak właściwego kontaktu z rzeczywistością. Brak kontaktu z rzeczywistością. To jest to. Wyobraźmy sobie, że gdzieś sobie jedziecie. Samochód się psuje, a wy nie macie komórki. Wiem, że to straszne, nawet w wyobraźni. Udajecie się po pomoc i docieracie do pięknej posiadłości z ogromnym ogrodem, wchodzicie do środka, otwieracie drzwi i słyszycie, jak jakiś mężczyzna mówi. Jestem Napoleonem, a z drugiej strony pokoju ktoś inny mówi nie jesteś Napoleonem, ja jestem Bogiem i uczyniłem cię Cezarem. Jak sądzicie, co to za miejsce? Szpital dla umysłowo chorych, dom wariatów. Czym jest szaleństwo? To brak kontaktu z rzeczywistością. Jednak to nie tylko brak poczucia rzeczywistości, ale również wiara, że kłamstwo jest prawdziwe. Ponieważ kiedy wierzycie, że coś jest prawdziwe, kieruje to Waszym działaniem. Nasze czyny pokazują, co uważamy za w istocie prawdziwe.